Co tu jeszcze można zmienić? To się w sumie słabo sprawdza. Całkiem podobał mi się pomysł. Tych ziomków. Nie się kombią z tym. Zobaczymy. I kombią się też z biletusem. Niech będzie. Ile mam splugawień? 7? Chyba. Teraz te dwie prowokacje, dwa zrywy, dwa remowale i bileta. Bileta, tiketa. Walczyć z honorem. Twoja dusza będzie moja! A dobranie dwóch demonów zatrzymane. A to! Amazing podarował 6 zł. Mati, ja wiem, że przyszła meta jest naprawdę na dużym power levelu. Natomiast zobacz, ile to ci przyniesie frajdy z gry, niemniej jednak życzę powodzonka w dalszym testowaniu. Nie łam się. Dzięki brachu za donate, ale nie wiem i dlaczego tam mamy frajdę z gry przynieść, że powiedziawszy, nie do końca rozumiem. Sens demon, ale problem z sens... Aha, nie, to są inne w sumie demony. No dobra, no to ma nawet w sumie rację bytu. Zamiast tego kiepka. Może. Gotowe. Jeśli jest na przykład ta karta za 7 ze splugawieniem, to jeśli zagram normalną kartę wartą 8 many, ale aktualnie z obniżonym kosztem, to splugawienie się aktywuje? Nie. Chyba nie, pewności nie mam, ale wydaje mi się, że się nie aktywuje. O, w ogóle nowa mapa. Z czasem wszystko stanie się. Dobrze cię widzieć. Interesująca. Tak sobie myślę. Zakazane rytuały powiada. Aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby na Warlocka to było top premium zagranie. Zbiję tego Divine Shielda, bo wcale się nie dziwię, jak dostanę jakieś kuźwe quality z czymś tam innym.
To będzie trochę problemem. Ale gościu nie ma. To plus, plus. Chyba jestem na czarze. O Boże, czy pacjent ci mordo dopomoże? Czy też zabrze albo ma zawsze? Czekam na rozkaz. Zadaj obrażeń. Czy mi się to podoba? W sumie to mi się nawet podoba. Chwila, robię tak. I nie walę w ryj, bo mnie to niepotrzebne, nie? Right. Co mi zostało w deku za ziomki? Jakieś duszowięźniki. Kalidan. Duszolożka. Siamat. Geppetto chyba się, kurde, tak trochę nie sprawdza. Lighting a bit. Może faktycznie ten sens demon? Bo mam tu trzy demony. Dobieram sens demona, dobieram dwa. Not so bad idea, guys. Not so bad. W imię światłości. Czekam na rozkaz. Powiedzmy, że lubię niespodziankę. Właśnie. Podoba mi się ten kościół. O Boże, jedyny. Dobra, to umiera od byle czego. Czy ja sobie w takim układzie zagrywam tego? Nie, zagrywam Hero Power, prawda? Gotowe. No bo największym problemem tego eskiego deku jest brak tego tiktaktusa. Całego biletusa tiktaktusa. Zaraz rzucę w ciebie książkę. Zaraz rzucę w ciebie e-bookiem. E-bookiem. Kurde, już napisałem ponad 10 tysięcy słów. Fuck yeah! Jestem na czas. Dobra, niech będzie. Let's draw something. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Koniec zabawy! No nie no, bez sensu. Takie też bez sensu. Co ja mam tu zrobić? Nie będzie tak. Grasz tą kartę za 3, co dobiera 2 demony z basica? Nie! Właśnie się nad nią zastanawiam. Wydaje się być w sumie faktycznie dobrą opcją. Pa 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 pa. Pozwól mi się zastanowić. Zezwalam. I'm angry with you, bro.
No i ziomek rozkminia. I raz mu się spać jak chciało. O Boże. Proszę się śpieszyć. Tak sobie myślę. Gitarka. Dobra. Matko Boże, ile tu tego dostałem. Walmy tego Jepetto. Pan Jepetto, gdzie to jest? I wrzućmy Sienż Demon. Wyczucie demonu. Gdzie to może być? Jak to w ogóle wygląda? O tak. Teraz mamy już dwóch chłopów, jełopów. Co tam czata? Ała, gruzłem się kurwa język. Fak. Co tam czaty? Jak leci życie? Gul'dan kontra Valera. Zachowaj czujność. Twoja dusza będzie moja. No, zakładam, że możemy tak to zrobić. Okej, okay. not bad. Zjadłem kolację, jestem głodny. Dzięki za reklamę, mordo. O, od razu pomogło, patrzcie, wrzuciłem to do deku, dobrałem i od razu biletu za ręce. Tak to można żyć. Po karotku, co masz w zarodku? Trochę droga to rozdanie. Fajnie ten Minlok wygląda. Anu? Dopadnie cię okrutny los. To już jakieś ciekawe deczki z nowymi kartami na Deka Druidzie. Myślę, że na pewno jakieś się znajdą. Hop. I teraz 3 damage'u. No niestety nie. Hop. Prawie. Jak wstępne wrażenie odnośnie grywalności nowych kart? Myślę, że grywalność nowych kart stoi na standardowym, dobrym poziomie. Tutaj nic się za specjalnie nie wybija ani w lewo, ani w prawo. O, panie. Takie rzeczy mi serwujesz. Można by coina rzucić i hero power, ale mamy tyle kart, że tego nie potrzebujemy. A bardziej mi się przyda... Bardziej mi się przyda ten coin w szóstej turze. Okej, okay, to jest git. Tutaj można by zacytować stare polskie powiedzenie. Ale tego ziomka rozpierdala! Au! Chwila, bo zapomniałem o tym. Dobra, może aż, nie aż tak bardzo. Ty dobra, już przestań tymi stealthami srać. Wśród popiół dopadnie cię okrutny los. Wiadomo kiedy wychodzi nowy system progresji? 3,5 godziny temu mniej więcej. Niby spoko, niby git, ale kurde heal'a nie mam. Ta Lilian mnie porobiła. Not good. Not fucking good.
To nie jest Karate Devil's Karate Hero Power? Demon Hunter już był ogrywany? Nie. Prowokacja, boska tarcza. Evis Carrot Hero Power. Jakieś wstępne przemyślenia odnośnie nowego dodatku? Jakieś by się znalazły. Cześć Mirabelki. Też w sumie chyba powinienem skojnować Hero... Nie, w sumie nie powinienem. Mam to co potrzebuję, żeby to wygrać na ręce, więc nie powinienem. Dobrze, biorąc pod uwagę moją rękę. Dobra, nic nie mówiłem. Sztyka. Sztyka. Potajemnie odkryj smoka, który wykluje się z jajem. No dobra, no to ja tego jaja nie chcę zabijać.
Ty, to takie jajo wchodzi za zero. No co, so stupid. Jedziesz, musztardka. Czyli jeśli nowy system progresji w Hearthstone, to? Czyli jest nowy system progresji w Hearthstone. Jeżeli dobrze rozumiem, mogę go wykupić za 20 euro. Nie, źle rozumiesz. Zagłęb się w to bardziej, bo to co napisałeś jest trochę bez sensu. Albo ja nie rozumiem, o co ci chodzi. Rekroj. Proszę. Skrócony. Dzień dobry. Powiedział mi kto. Gotowe. Karcioszki spaluned. Very, very dobrze. Trochę very, very mniej dobrze. Ile mam? Jeden? Dobrze widziałem? To bogato, bogato. Nie wiem, czy te upiorne władce są dobrym pomysłem, to się w ogóle nie przydaje praktycznie. No tutaj mam problem i to spory. To mi robi tyle, co nic. No te jajka są trochę problemem, bo kuźwa z tego się pewnie jakieś 8-8 wykluje. I wszyscy razem! No, no! Będzie boleć. No nie ma bata, Staszku.